Witam Państwa, znajdujemy się dzisiaj w Strzeganowicach na Dolnym Śląsku. Obecnie jesteśmy na plantacji rzepaku ozimego. Zastanowimy się dzisiaj nad wiosennym nawożeniem. Zapraszam! Mamy początek lutego. Jak do tej pory w miejscu, w którym obecnie się znajdujemy, mieliśmy do czynienia tylko z kilkoma zimowymi epizodami. Wegetacja trwa długo i obecnie na roślinach możemy zaobserwować niedobory składników pokarmowych. Dlatego jak najszybciej należy wykonać wstępną lustrację plantacji i zaplanować nawożenie. Niedobory azotu w pierwszej kolejności zaobserwujemy na najstarszych liściach. Będą one żółte. Natomiast gdy wegetacja ruszy wiosną, najmłodsze liście będą bladozielone. Objawem niedoboru fosforu będzie przebarwienie się liści roślin na kolor purpurowy czy fioletowy. Przebarwienia te będą obejmowały również nerwy liściowe. Niedobory fosforu możemy zaobserwować na wielu plantacjach, ponieważ jak już wcześniej wspomniałem, wegetacja trwała długo, ale przy niskich temperaturach. Niestety, gdy temperatura spada poniżej 10 stopni Celsjusza, pojawiają się poważne zaburzenia w przyswajaniu fosforu. Niedobory azotu i fosforu przy takim przebiegu pogody obserwujemy również na plantacjach zbóż ozimych. Objawy są podobne, dla azotu jest to żółknięcie, a dla fosforu przebarwienia na fioletowo czy purpurowo. Aby jak najszybciej zniwelować niedobory wspomnianych składników pokarmowych, należy wybierać te nawozy, które cechują się dobrą rozpuszczalnością w wodzie. Na rynku dostępny jest produkt Ultra Power NPS, w którego składzie znajduje się 20% azotu, 20% fosforu oraz 35% siarki. Dzięki tak zbilansowanemu składowi możemy dostarczyć odpowiednią ilość szybko dostępnych pierwiastków. Uwagę należy zwrócić na wysoką zawartość siarki, która w przypadku rzepaku odpowiada za gospodarkę azotową, a w przypadku zbóż odpowiada m.in. za wzrost ilości białka w ziarnie. Ultra Power NPS ze względu na swój skład i dużą ilość siarki zalecany jest do nawożenia w innych uprawach, takich jak kukurydza czy choćby ziemniaki. Dzięki wyrównanej granulacji nawóz można podawać przez aplikator podczas siewu kukurydzy. W przypadku nawożenia upraw ozimych pamiętajmy, że nawóz ze względu na dużą zawartość azotu zgodnie z obowiązującym prawem możemy stosować od 1 marca. Nawóz dostępny jest w grupie Chemirol. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny raport z pola. Do zobaczenia!